Ejka kochani, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj robię pastę z kurkumy. Nagrywałam ją już chyba dwa razy i za każdym razem, zanim wstawię filmik, to dochodzę do wniosku, że jeszcze coś muszę dodać. Nie wiem, czy da się powiedzieć wszystko o kurkumie, bo ma tak wiele właściwości, że postanowiłam o kurkumie nagrać filmik z osobna, taki w którym nazbierałam bardzo, bardzo dużo informacji i chciałam je w jednym jakby takim filmiku przekazać Wam. I taki filmik będzie, a znaczy się, jak ten filmik wstawię, to ten o kurkumie ma być jako pierwszy. Taki mam plan. Dzisiaj chcę nagrać pastę z kurkumy, moją pastę z kurkumy, bo są różne przepisy pasty z kurkumy i myślę, że nie ma aż tak dużo chyba filmików o paście z kurkumy, a myślę, że to jest rzecz po prostu, którą każdy, ale to każdy, kto chce prowadzić zdrowy tryb życia, to musi mieć coś takiego w kuchni. Tak samo jak masło ghee i olej kokosowy, to pasta z kurkumy też musi być. I tak, jak już mamy gotową taką pastę z kurkumy, możemy ją wtedy używać do wszystkiego. I moja pasta z kurkumy jest już i z tłuszczem, i z pieprzem, i ja dodaję jeszcze trochę kuminu do smaku, także takiej pasty można używać już właściwie do jedzenia łyżeczką, w sensie takim, że ona już jest w całości. Ale o tym będę Wam opowiadać, przyrządzając pastę z kurkumy. I do tego Was teraz zapraszam. Potrzebna nam będzie szklanka wody, 3 łyżki kurkumy, proszku z kurkumy. Ja dodaję łyżeczkę pieprzu. Może być to pół łyżeczki pieprzu, jeśli nie lubicie bardzo ostrego. Ja dodaję i to wrzucam do moździerza i będę ten pieprz ucierać. Świeżo ucierany i do tego dodam jeszcze tak pół łyżeczki kuminu. I do tego dodam łyżkę oleju kokosowego, płaską łyżkę i płaską łyżkę masła ghee. Z tych produktów będziemy robić pastę z kurkumy. Woda się gotuje. Dodajemy. Raz. Dwa. Skręcam gaz. Trzy. I używam do tego trzepaczki. I tu już zaczyna się akcja wrzenie, gotowanie. I tu widzicie, skręcam gaz na mały i się chlapie. Ta pasta zgęstnie, więc... Boże, jaki hałas! Pasta zgęstnie, więc o to się nie martwcie. I to trzeba cały czas mieszać, bo to właśnie robi takie... I ja tutaj już teraz wsypuję pieprz, który mam w moździerzu starty. Ja lubię ostre, tak jak mówię. Wydaje mi się, że ja dodaję łyżeczkę, naprawdę łyżeczkę pieprzu. Do tego dodaję kumin. Bo po prostu, po pierwsze gdzieś kiedyś przeczytałam, ale te wiadomości się nie powtarzają, że z kuminem jest zdrowsza, ale jak dodam, jakoś tak mi lepiej smakuje i lepiej pachnie, więc myślę, że nie szkodzi. Ponieważ kurkumę można dodawać do wszystkiego, więc na pewno nie zaszkodzi. I teraz już też dodaję tłuszcz. Łyżkę oleju, taką płaską łyżkę oleju kokosowego i łyżkę masła klarowanego. I z tego wyjdzie naprawdę fajna pasta. Ok. To teraz trzeba gotować 8 minut. Minimum 8 minut. Przez to, że jest z olejem kokosowym, pachnie też dużo ładniej niż zwykła sama taka pasta, bo podstawowe składniki to woda, kurkuma i pieprz. I też będzie pasta, ale wtedy trzeba dodawać ją do potraw, w których jest też tłuszcz.
A jeśli mamy taką pastę już z tłuszczem, to do wszystkiego można ją dodawać już taką solo, bo sama w sobie ma wszystkie składniki, które są jej potrzebne, żeby była jak najlepiej przyswajana przez nasz organizm. Warto włączyć kurkumę do naszego codziennego jadłospisu. Można ją dodawać do wielu potraw, do zup, do koktajli, do dressingów, deserów, wypieków. Tak naprawdę nie ma ograniczeń, nie znaleziono żadnych skutków ubocznych, żeby ograniczać ją w jakiś sposób. Można jej spożywać tyle, ile właściwie się da, ale myślę, że łyżeczka dziennie takiej pasty to w zupełności wystarczająca dawka, żeby dobrze wpływała na nasz organizm i była wspaniała, dawała nam wspaniałe korzyści dla naszego organizmu. No właśnie, ale żeby była w pełni mogła uwolnić wszystkie swoje prozdrowotne właściwości i żeby była łatwo przyswojalna przez nasz organizm, zaleca się właśnie gotowanie jej w wodzie przez co najmniej 8 minut z dodatkiem właśnie tych składników, które tutaj Wam pokazałam. I jeszcze dodam, że ja na przykład taką pastę dodaję też do chleba i do ciast. No właściwie wszędzie, naprawdę. Jakie tylko macie pomysły i nie będzie Wam przeszkadzał smak. Proponuję też zacząć od jakichś mniejszych dawek, bo jednak jest gorzkawo-cierpkawa kurkuma, więc jest to jakiś tam smak, ale myślę, że warto od małych ilości zacząć i stosować coraz to więcej i więcej i więcej. Co jeszcze mogę powiedzieć? Gotowana pasta powinna być właśnie gęsta. Myślę, że taka jest właśnie fajna, tak mi się wydaje. Wrzucamy ją do szklanego słoiczka. W szklanym słoiczku może stać, podobno plastikowe rzeczy nie są, pojemniki nie są dobre do przechowywania pasty i nie są chyba też dobre do przechowywania czegokolwiek. Plastiki są różne, lepsze i gorsze, ale kurkuma akurat bardzo barwi, więc zachodzi jakaś tam reakcja i szkło tu jest podobno najbezpieczniejsze. Taką pastę możemy przechowywać w lodówce do 3 tygodni, podobno. 2-3 tygodnie, nie więcej niż 3 tygodnie. Po 3 tygodniach podobno robi się w zapachu taka metaliczna, jakoś tak to pamiętam było napisane gdzieś. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie dotrwałam do 3 tygodni, bo ta właśnie porcja, którą tu gotuję, wystarcza tak właśnie na 2 tygodnie, 2,5 tygodnia. Nigdy nie dotrwała mi taka porcja tej pasty na ponad 3 tygodnie, więc nigdy nie dotrwałam do tego, żeby się mi popsuła jakby. Ale podobno ma ona metaliczny zapach. I co jeszcze? Aha, no i jeśli zaczynacie, możecie sobie zrobić połowę takiej porcji, bo mi się wydaje, że taka ilość spożyta w 2 tygodnie to jest dość dużo trzeba tego dodawać, więc jeśli zaczynacie, możecie sobie zrobić połowę porcji, żeby zobaczyć, czy będzie Wam smakowało, a później jak już się przyzwyczajcie do smaku, to dodawać więcej i więcej. Będę Wam też podawać przepisy na złote mleko, to będzie pewnie kolejny filmik. Złote mleko jest niesamowicie zdrowe, więc bardzo, bardzo polecam też do picia. I właśnie, że ze względu na wyjątkowe właściwości kurkumy dodaję ją właśnie, ja dodaję do wszystkiego, to już pewnie zdążyliście zauważyć na filmikach z moimi przepisami. Tam, gdzie nie ma w przepisie kurkumy, ja i tak dodaję, bo po prostu lubię. W niewielkich ilościach ma taki neutralny smak, w większych staje się gorzkawa i cierpka. Niewielu podobno właśnie gotowanie, nie wiem, no na surowo nie jadłam kurkumy, ale gotowanie podobno niweluje właśnie te
tę gorzczkawość i tą intensywność smaku i na ciepło tego tak też nie czuć. Ja taką kurkumę lubię bardzo na słodko właśnie, do słodkich dań, do mięsa też właściwie, tak, i do mięsa i na słodko, ale na słodko z miodem bardzo, bardzo mi smakuje, z cynamonem jeszcze, także do tego można dodawać różne rzeczy, ale niektórzy są wręcz oburzeni tym, że kurkumę dodaje się gdzieś do jakichś tam potraw, do jakich nie pasuje. I tu muszę Wam powiedzieć, że to bez sensu jest trochę, bo każdy może dodać sobie wszystko, co chce. Niektórzy dodają dużo pieprzu, niektórzy dodają kurkumę. I to wszystko zależy od osobistych preferencji. Przecież sprawa smaku jest kwestią absolutnie indywidualną, prawda? Uważam, że każdy smak jest ciekawy. Nie uważam, że jak coś jest właśnie cierpkawe czy gorzkawe, to od razu musi być niesmaczne. Jest to jedynie kwestia odpowiednich proporcji, nawyków i przyzwyczajenia do smaku. Każda z nas gotuje inaczej w swojej kuchni. Każda gotuje tak, jak ma na to ochotę. Każda z nas robi dokładnie to, co chce. I na przykład ja, podając jakieś tam przepisy i dodając kurkumę do takich, a nie innych przypraw, mogę jedynie zasugerować pomysł jakiś, podpowiedzieć, zainspirować, podzielić się przepisem, ale przecież każdy z nas dokonuje swoich indywidualnych wyborów. Niemniej jednak namawiam. No bo co by było, gdybyśmy gotowali wszyscy tak samo i nie eksperymentowali i pewnie nie tworzyli nowych smaków przez to i jedli w kółko ziemniaki schabowe, prawda? To bez sensu by było. Tak czy inaczej, kuchnia i gotowanie to jest to, co tygryski lubią najbardziej. I tym sposobem minęło nam 8 minut i już będziemy przekładać kurkumę do słoiczka, pastę z kurkumy. Wyłączam gaz i widzicie, taka pasta gęsta, ona nie chlapie tak, tylko że trzeba ją cały czas mieszać, a jakby była rzadsza, to chlapie wszędzie i brudzi. O, tu też widać, trochę mi nachlapało. Brudzi wszystko. Zdecydowanie kurkuma w paście smakuje delikatniej, więc naprawdę polecam spróbować. Przekładam pastę do słoiczka. W garnku ugotuję zaraz ryż na obiad, także w brudnym garnku ugotuję ryż na obiad. Kuchnia i gotowanie jest niezwykle żywym, pełnym kreatywności obszarem, a ludzkość nigdy jeszcze nie miała w tym temacie takiej swobody i wolności jak teraz. Bawmy się więc, szukajmy, próbujmy, popełniajmy błędy, smakujmy, twórzmy nowe rzeczy i uczmy się nowych smaków. Próbujcie i dzielcie się pomysłami z innymi. Jedyne, co mogę teraz powiedzieć, to... Kochani, tak przygotowaną pastę studzimy, wstawiamy do lodówki i tak jak mówiłam, trzymamy 2 do 3 tygodni. Proponuję pić mleczko, zwłaszcza w tych okresach zimowych, co wieczór napić się mleka z dodatkiem takiej pasty. Tu już macie wszystko, ale o tym, co jeszcze można dodać do złotego mleka, będzie w osobnym filmiku o złotym mleku. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, odkąd zaczęliśmy dodawać przyprawy, jestem pewna, że dzięki właśnie tym przyprawom, nie tylko kurkumie, ale wielu, wielu innych przyprawach, jesteśmy zdrowi, nie chorujemy. Właściwie czasem dzieci mają oznakę zbliżającego się kataru, ale po jednym dniu wszystko przechodzi. Góra 2 dni, jakieś pociąganie noska i na tym się kończy. Oby tylko na tym się kończyło i tego Wam też bardzo, bardzo życzę. Ale uwierzcie, że przyprawy, my stosujemy przyprawy już z 3 lata. I być może na pewno przyprawy nie dadzą Wam zdrowia
od tak, bo tak nie jest, ale stosowane systematycznie każdego dnia dadzą zdrowie. Jestem tego pewna. Jestem tego pewna na przykładzie naszej rodziny. Także z czystym sercem, z czystym sumieniem polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo. A my widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie!